Cześć, witajcie z Instytutu imienia Kazimierza Nakamoto. Wita się z Wami po raz kolejny profesor Bitcoin. Dzisiaj w laboratorium Theta Network, czyli zdecentralizowana sieć dla streamerów. Zaczynamy! Tak jak już wspomniałem na początku, dzisiaj krótkie spojrzenie, taka krótka analiza, jeśli chodzi o kryptowalutę Theta, Theta Network dokładnie i cały ten ekosystem do publikacji treści wideo nastawiony głównie na streamerów. Spojrzymy sobie na projekt, przejrzymy sobie media społecznościowe, przejrzymy sobie same postępy, mapę drogową, white paper i tak dalej. Przejdźmy może na początku. Trzeba zacząć od strony internetowej. Wchodzimy sobie na stronę internetową Theta Network i oczywiście od razu mamy informację. Next Generation Video Delivery Powered by You. Czyli platforma następnej generacji do dostarczenia treści wideo, którą wy napędzacie. Oczywiście tutaj mamy intro. Czym jest sieć Theta? To jest na YouTubie. Jest to bardzo dobrze wyjaśnione, na czym to polega. Oczywiście tutaj twórca treści, oglądający i tak dalej, i tak dalej. Pokrótce można powiedzieć, że będąc węzłem sieci, udostępnianie swoje łącze, gdy nie korzystacie z komputera, aby jak najwięcej treści, jak najlepszej jakości, za to dostajecie nagrody. To tak w dwóch słowach dosłownie. Oczywiście Theta Mainnet wersji 3.0. Możecie sobie tutaj poczytać o tym, między innymi staking the fuel, a także uptime mining, tego typu rzeczy. Trzeba by było spojrzeć na dwie rzeczy, a mianowicie mapę drogową, zespół, różnego rodzaju dokumentacje, portfel, explorer i tak dalej. Zacznijmy od dokumentacji. I są tutaj, słuchajcie, nawet nie jeden, a kilka white paperów. Możecie sobie o tym wszystkim poczytać, tak? White paper w wersji 2.0, white paper w wersji 3.0. Może sprawdźmy w wersji 3.0 white paper. White paper ma 17 stron. I tutaj generalnie może powiększymy, żeby lepiej było. Theta Labs, natywny blockchain, słuchajcie, zbudowany do celu, czyli peer-to-peer video delivery już w 2019 roku. Mainnet 2.0 w maju 2020 roku. No i oczywiście Mainnet 3.0 na wiosnę 2021 roku. Wszystko jest doskonale opisane, jak działa ekonomia, zobaczcie. T-Fuel to jest źródło, 5% inflacja, stejkowanie Tety, walidatorzy i strażnicy, obiekt T-Fuel i tu macie użyteczność. Cały ekosystem, czyli platformy wideo kupują, płacą streamerom, nagradzają oglądających. Tak to wszystko wygląda. Jest to opisane, oczywiście zobaczcie model governance, czyli zamrażanie, tu jest ten cały utility, czyli użyteczność, od 2 do 4% inflacji, czyli jest inflacja, żeby nie było. Tu jest oczywiście to wszystko opisane i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wrócimy sobie tutaj na stronę internetową, to mamy też oczywiście, zobaczcie, aktualizację protokołu, mamy też wideo i wypowiedź, co ciekawe, współzałożyciela YouTube'a, tak? Steve Chen, człowiek, który współzakładał YouTube, możemy sobie przeczytać. No i teraz są na przykład statystyki sieci. Wejdziemy sobie na Europę, zobaczmy, czy w Polsce ktokolwiek wejdźmy na ten region. No, troszeczkę to się czasami, to tu trzeba kliknąć. Słuchajcie, zobaczcie, różnego rodzaju węzły. No nie mamy żadnych dokładnych statystyk, mamy tylko 71 węzłów, ale nie ma możliwości tutaj, czy mam możliwość kliknięcia, aha. No jest to takie troszeczkę, powiem szczerze, nie mogę powiększyć. Jest to takie troszeczkę mało user-friendly, taki trochę bajer. Jeśli chodzi o węzły Edge, czyli te, gdzie wy udostępniacie swoją moc, jest 138392, węzły nadzorujące 3708, a także walidatory, głównie Enterprise, 16 sztuk tych walidatorów, tak działa sieć. Oczywiście możecie sobie Guardian Node pobrać, zarabiaj TFUL za stejkowanie Tety, a także możecie pobrać Edge Node, czyli zarabiaj TFUL za tutaj łapanie popularnych streamów. Słuchajcie, walidatorzy typu Enterprise to jest Google, to jest Sony, Samsung, CAA, Binance, Blockchain, Gumi, a także Private Equity Institutional Group.
To są oczywiście nowości tego typu rzeczy. Warto by było zajrzeć też na mapę drogową. Jeżeli wejdziemy sobie na mapę drogową, to słuchajcie, jest dosyć dobrze rozpisana, to trzeba jasno powiedzieć. Dosyć dobrze rozpisana. Mamy tutaj pierwszy, drugi kwartał, trzeci, czwarty, aczkolwiek brakuje w tym jednej rzeczy, a mianowicie jak wyglądały postępy. Nie jest zaznaczone, czy coś się udało, czy czegoś się nie udało. Jest to wszystko opisane. Co ciekawe, zobaczcie, w czwartym kwartale będzie między innymi Edge Storage, czyli przechowywanie danych, a także integracja z IPFS-em, a także dodatkowo wersja druga zaawansowanych smart kontraktów. To już tutaj mamy. Jeśli chodzi o media społecznościowe, to poza tym wideo, to jest ostatni white paper, to o tym mówiłem, na to nie będziemy zwracać uwagę. Teraz tak, jest dyskusja, mają swojego Reddita, niech mi się to tylko wczyta. Jest Reddit, Reddit Theta Network, ponad 20 tysięcy członków. Jeśli chodzi o Twittera, to mają 180 tysięcy członków, oficjalna strona, jest oficjalny Discord, tam już nie będę wchodził. Tutaj informacje są oczywiście na Bitcoin Talk. Przejdźmy do samego końca. No, powstał, zobaczmy, kiedy oni zapisali, kiedy powstał na Bitcoin Talk temat. Już w 17 roku, w listopadzie 23, Theta Labs, tak. Wejdźmy sobie tutaj. No i oczywiście możecie sobie przeczytać. Te forum, Bitcoin Talk jest najstarszym forum kryptowalutowym. Tam warto sobie zaglądać. I dodatkowo jest GitHub, ale tutaj to trzeba by było się zwrócić do CryptoDeva, jeśli chodzi o te repozytoria. No jak widać, cały czas tutaj coś się... Aktywność z zeszłego roku. Theta Protocol Ledger. Zobaczmy, co tu się dzieje. To nie jest dziennik aktywności. To jest aktywność z zeszłego roku. Tu są wszystkie, oprócz podpinane. Także tak jak mówię tutaj. Contributors. Zobaczmy, ile jest kontrybutorów. Proszę bardzo. Od 5 sierpnia 2018 do 2 lipca 2021, czyli do dzisiaj. Wszystko to są ci najbardziej aktywni, którzy tutaj komitują tego typu rzeczy. Wszystko jest jasno rozpisane i tak dalej. Jeśli chodzi o sam kurs, bo na to warto też spojrzeć, Theta kosztuje w tej chwili $5.91, spadła o prawie 9% i do Bitcoina 7,4. Jeśli chodzi o zasoby w obiegu, jest ich miliard. W dzienny wolumen z ostatnich 24 godzin, wolumen $255 milionów, kapitalizacja rynkowa około 5 miliardów, czyli cena razy miliardy będzie miliardów. Oczywiście wszystkie informacje tutaj. Jeśli chodzi o ROI, to jest 3839%, bo jeżeli zrobimy sobie z ostatniego roku wykres, to Theta urosła z poziomów, na początku kosztowała 22 centy, aby w szczycie urosnąć na 14, nawet więcej, na $14.10. Zobaczmy, było ATH. ATH było 16 kwietnia 2021 roku, czyli 3 miesiące temu, $15.72. Co ciekawe, najniższa cena była w marcu 2020 roku, czyli na COVID-zie, na tym krachu covidowym, nawet nie mamy tutaj aż tak daleko, to musielibyśmy zrobić na maksa, czyli mamy rok 21, czyli tutaj nie, gdzie był ten krach, wiecie co, chyba Theta zaczynała dopiero ten krach covid, tutaj był gdzieś ten krach covidowy, nie, to jest 18 rok, oni mówią, że to był 13 marca 2020, no to zobaczmy, september, august 2020. Tutaj w tych okolicach 6 centów, oni podają 4, być może jakiś chwilowy krach. Aha, tego krachu nawet nie widać, ale tu był ten spadek do 5, pewnie jeszcze jakbyśmy sobie spojrzeli, to pewnie było niżej, oni podają 4 centy. Także jeżeli ktoś kupił, no to z 4 centów na $14 był ogromny wzrost. Projekt dosyć solidnie działa, tutaj się rozwija. W tej chwili zajmuje na rynku miejsce numer 20. Wszystko jest tutaj dostępne. Jeśli chodzi o sam projekt, jego pomysł, jest to jakieś rozwiązanie i chyba jest to, Theta jest chyba najbardziej udanym rozwiązaniem ze wszystkich. Problemem jest tylko ilość ludzi, którą tą sieć będą używali, bo oczywiście wszystkie projekty, decentralizacja jest piękna, decentralizacja jest wspaniała, to jest wolność, to jest niezależność, aczkolwiek każdy streamer, który jest nastawiony komercyjnie na działanie,
chce zarabiać pieniądze. Chce zarabiać pieniądze i teraz tak, muszą być osoby, które będą kupować tety, które będą organizować różnego rodzaju turnieje, streamy, bajery, numery, żeby to się napędzało. Jeżeli to tylko będzie za streamowanie, dostawania, jeżeli będzie tylko inflacja, to cena będzie spadać. Było bardzo wiele takich projektów i chyba Teta jak na razie najlepiej sobie z tym wszystkim radzi. Jeśli chodzi o ostatnie tutaj, wracając jeszcze na chwilę do wykresu, ostatnie 180 dni, to oczywiście Teta ze szczytów wróciła gdzieś do poziomów $5. Te $5 było w zeszłym roku, w tym roku, gdzieś tam w marcu, przed tym pionowym praktycznie wzrostem. Także jeżeli kogoś projekt przekonuje, to teraz może być dobry moment, żeby szukać jakiegoś dołka na kupienie. Na razie jest tendencja zniżkowa, nie ma żadnego odbicia właściwie od czerwca, od końca, chociaż jeżeli wejdziemy na ostatnie 30 dni, no to ewidentnie trend boczny ze spadkami. Spadliśmy z prawie $10, straciliśmy prawie 50% wartości, także jest tutaj spadek, być może spadki będą pogłębione. Tam były pewne, jeżeli spojrzymy sobie na Twittera projektu Teta, to były opóźnienia, jeśli chodzi o mainnet, było to przełożone. Oczywiście oni podają, że 30 czerwca w bloku 10 968 061 Teta została uruchomiona, sforkował się do wersji 3.0, ale były opóźnienia, ponieważ mainnet miał być dużo, dużo wcześniej. To mogło spowodować te spadki ceny. Teraz akurat mainnet wszedł. Spadek też może być oczywiście spowodowany tym, że ludzie grali point mainnet. Wszelkie wydarzenia, pod które się gra, oczywiście jak najbardziej powodują, że później jak to wydarzenie nastąpi, to jest korekta cenowa, bo ludzie pod to grają. Zasadniczo to jest tyle. Projekt, podstawowe informacje macie tu przekazane. Zachęcamy do własnego researchu. Projekt z czołówki, z topowej 20. Także nawet po tych spadkach całkiem nieźle sobie radzi. Jeżeli kogoś projekt interesuje, to powinien bardziej szerzej temat tety zgłębić. A z naszej strony to zasadniczo tyle. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy, napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę. Z Instytutu imienia Kazimierza Nakamoto żegna się z Wami profesor Bitcoin. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu, a jednocześnie piszcie w komentarzach prośby o projekty, które mamy sprawdzić w kolejnych odcinkach. Dzięki i cześć!